Zaprezentujemy Wam ćwiczenie, którym będzie wykonywanie skłonów tułowia ze sztangą na karku, czyli tak zwane dzień dobry. Jest to ćwiczenie, które zaangażuje do pracy przede wszystkim mięśnie grzbietu, mięśnie pośladkowe oraz mięśnie dwugłowe ud. Przejdźmy do wykonania ćwiczenia. Chwytamy sztangę nachwytem i zarzucamy ją na kark. Stopy całe przy podłożu w lekkim rozstawieniu są stale skierowane do siebie równolegle. Lekko ugięte stawy kolanowe, łopatki ściągnięte i mając gotową pozycję rozpoczniemy powolną fazę ekscentryczną, a wraz z nią będzie wykonywany wdech. Wypinamy pośladki i następnie wykonujemy opad tułowia. Podczas wykonania końcowej fazy koncentrycznej, która jest dynamiczna i przy której wykonujemy wydech, pamiętamy o tym, aby w jej końcowym etapie spiąć mięśnie pośladkowe. Podstawowymi błędami, które są wykonywane podczas tego ćwiczenia, to wykonywanie tak zwanego kociego grzbietu. Zbyt dynamiczne rozciąganie mięśni. Niewykonywanie ugięcia stawów kolanowych podczas fazy ekscentrycznej ruchu. Oraz wykonywanie niepełnych powtórzeń. Jeszcze raz przejdźmy do prawidłowego wykonania ćwiczenia. Stopy równolegle do siebie, lekko ugięte stawy kolanowe i rozpoczynamy od wypięcia pośladka. Opad tułowia i dynamiczna faza koncentryczna. Podczas wykonywania tego ćwiczenia skupcie się na tym, aby mieć bardzo dobre czucie mięśniowe w mięśniach dwugłowych. Mają one być bardzo mocno rozciągane.